Dziś na kanale o technologii 3 najlepsze chińskie Game Boye na 2024 rok. I na początku słówko dla osób, które być może nie śledzą tematu. Ten rynek chińskich konsolek typu Game Boy tak naprawdę przeżył ogromny renesans w ubiegłym roku, bo pojawiło się kilka urządzeń, które były naprawdę tanie, a które dawały dostęp do dosłownie tysięcy gier, które znamy, które lubimy, które wspominamy. To jest naprawdę kupa nostalgii zamknięta w takim miniaturowym sprzęcie, który wygląda właśnie jak Game Boy. My w ubiegłym roku mieliśmy kilka filmów na temat takich właśnie konsolek, ale od tego czasu tak naprawdę sporo się zmieniło, bo po pierwsze coraz więcej producentów weszło w ten segment, a po drugie ceny jeszcze bardziej spadły. Rynek urósł, pojawiło się mnóstwo sprzętów, dlatego wybrałem trzy najlepsze według mnie urządzenia, które możecie kupić w 2024 roku. Zanim jednak pokażę Wam te trzy konkretne urządzenia, powiedzmy sobie może, co w ogóle taki sprzęt potrafi, bo tak naprawdę możliwości tych urządzeń są bardzo podobne. Chodzi o to, że tego typu zamknięty sprzęt to tak naprawdę niewielka miniaturowa konsolka działająca na Linuxie, na który jest nałożony jakiś taki przyjaźniejszy system operacyjny, pełny emulatorów najróżniejszych starych konsol. I tutaj wchodzą w to zarówno konsole typowo przenośne, handheldy, czyli na przykład prawdziwe Game Boye, Game Boy Color, Advance, czasami jest to nawet PlayStation Portable. Do tego dochodzą też konsole stacjonarne, czyli na przykład NES, tak, Nintendo, SNES, Super Nintendo. Może to być PlayStation 1, czasami jeszcze jakieś troszkę nowocześniejsze konsole. A ile jest tych gier? No i tutaj jest właśnie ciekawa sytuacja, bo być może o tym wiecie, że te sprzęty są sprzedawane w Chinach, najczęściej na AliExpress. Natomiast szkopuł polega na tym, że te sprzęty przychodzą z kartą SD, która jest pod korek wypełniona grami. Mamy setki gier na każdy system, więc łącznie sumarycznie, jeżeli zliczymy wszystkie te systemy, mamy dosłownie 6, 7, czasem 10 tysięcy gier na jednej karcie microSD. Jakieś szaleństwo. No i jak można się domyślić, ten chiński producent, który klepie te konsolki z tych tanich podzespołów, oczywiście nie ma praw autorskich do tych gier. On nie może sprzedawać tych gier, ale jako, że to są Chiny, no to po prostu romy tych gier są wrzucone na kartę i nikt się nie przejmuje tematem praw autorskich. Jeżeli wy się tym tematem przejmujecie, no to macie dwie opcje. Albo wyłączyć ten film, nie kupować tych konsol, albo możecie zrobić taki manewr, że po prostu stworzycie swoje własne kopie zapasowe tych gier, czyli, no wiecie, musielibyście mieć fizyczne jakieś kartridże i tak dalej tych starych tytułów, zrobić ich kopię zapasową, cyfrową, no i wgrać je do emulatorów na tych konsolach. Ja nie chcę tutaj Wam jednoznacznie polecać, czy skreślać te konsole. Wiele osób tłumaczy sobie to granie w taki sposób, że kiedyś na przykład miało fizyczne gry, teraz po prostu po latach chcę do nich wrócić. Tak więc mówię, ile osób, tyle opinii, ale ja chcę być fair wobec Was, więc nie mydlę Wam oczu. W Europie taki sprzęt na pewno nie mógłby być w oficjalnej dystrybucji. Także mam nadzieję, że rozumiecie, jak to działa i że te kwestie mamy po prostu już za sobą. Dobrze, więc przechodzimy do pierwszej, najlepszej konsoli, jaką można kupić w 2024 roku. No i nie będzie tu zaskoczenia, no bo jest to sprzęt Miu Mini z plusem, czyli taka właśnie niewielka, chyba najmniejsza z tych wszystkich konsolek. Czym ten sprzęt się wyróżnia? Przede wszystkim tym, że było o nim bardzo głośno w ubiegłym roku. Ten sprzęt wygrał kilka takich dosyć prestiżowych rankingów i zestawień wśród youtuberów. W ubiegłym roku ta konsolka potrafiła kosztować nawet 500 zł, z tego względu, że bardzo trudno było ją kupić. W tym roku w końcu jest łatwiej, możemy bez problemu żadnego kupić to urządzenie na AliExpress. Koszt to jest około 280 zł. Czasami trafia się jakaś promocja, no ale powiedzmy, że taka cena regularna to jest około 280 zł. A jeżeli chodzi o sam sprzęt, no to mamy tutaj slot na kartę microSD, mamy USB-C do ładowania i tylko do ładowania. Mamy też wyjście audio na takiego standardowego jacka. No i to właściwie tyle, kilka przycisków do obsługi. No i oczywiście krzyżak i przyciski i kilka przycisków też funkcyjnych. Co do przycisków, one mają naprawdę najlepszy ze wszystkich skok. One nie są takie klikające, są takie bardziej, troszkę bardziej piankowe. Bardzo mi się to podoba. Konsola, mimo że ma bardzo podstawowe parametry i tak naprawdę najsłabsze z całej tej trójki, nadal ma duże możliwości, bo tak jak mówię, do tych starych gier nie potrzeba jakiejś nie wiadomo jakiej mocy. Tu odpalicie oczywiście wszystkie gry z Game Boya i tak dalej, NES, SNES. Tych emulatorów jest bardzo, bardzo dużo na tej konsoli. Mamy tu na przykład Amigę, Commodore. Najmocniejszym systemem, jaki możemy tu emulować, jest PlayStation 1. Natomiast nie wszystkie gry z tego PlayStation 1 będą działać jakoś super płynnie.
w tych najbardziej wymagających tytułach już pojawia się klatkowanie, już pojawia się taki niedostatek mocy. W tych kolejnych konsolkach, o czym zaraz Wam powiem, można na przykład wymusić dużo lepszą grafikę w PlayStation 1. Tutaj raczej tylko to podstawowe renderowanie. No więc ja na przykład bardzo lubię grać w Tony Hawk'a, w dwójeczkę, trójeczkę, w te gry, które wyszły na PlayStation 1 i tutaj z tymi grami akurat to urządzenie nie ma żadnego problemu. Z ciekawszych rzeczy mamy też porty niektórych gier, na przykład z Nintendo 64. To są gry przepisane specjalnie na ten sprzęt. Mamy wokół niego zbudowaną fantastyczną społeczność. Tak jak mówię, są ludzie, którzy przepisują całe gry po prostu tylko pod to jedno urządzenie. To urządzenie wyróżnia się też najlepszym, zdecydowanie najlepszym w ogóle poza konkurencją systemem operacyjnym, bo co prawda jeżeli kupicie je prosto z AliExpress i włączycie, ten system będzie no taki byle jaki, powiedziałbym. Natomiast bardzo łatwo można wgrać oprogramowanie Onion OS. I tych poradników, jak to zrobić, a także oficjalnych instrukcji od społeczności jest bardzo dużo. Ten system jest fantastycznie rozwijany, ma też dużo naprawdę świetnych opcji, typu na przykład save'y. Można sobie zapisywać nie tylko gry, ale też stany gier, co pozwala nam mieć kilka różnych zapisów, na przykład w jakiejś grze RPG często może się to przydać. Polecam, no tylko trzeba po prostu samemu to zainstalować, ale ja uważam, że jest to akurat bardzo prosty proces. Z ogromnych, gigantycznych zalet tego urządzenia mogę też wspomnieć o akumulatorze, bo co prawda czas pracy, no jest to 5-6 godzin, trudno mi powiedzieć, bo nigdy aż tak długo na tym urządzeniu nie gram tak naprawdę. Jest to dla mnie sprzęt taki, nie wiem, na kwadrans może grania. Ale co jest fajnego w akumulatorze? To, że on się nie rozładowuje, kiedy konsolka jest wyłączona. Naprawdę, to nie jest tak, że na tym sprzęcie gram cały rok, dzień w dzień i tak dalej. Raczej to są takie strzały. Raz na kilka miesięcy biorę ten sprzęt, żeby przejść jakąś gierkę albo wrócić do czegoś fajnego. No i właśnie, kiedy nawet po kilku miesiącach wezmę ten sprzęt do ręki, okazuje się, że na przykład akumulator w ciągu, nie wiem, 2-3 miesięcy spadł ze 100 na 85%. Czyli ja tak naprawdę nadal mogę grać. To jest taki poziom wolnego rozładowywania i to jest naprawdę świetne w tego typu sprzęcie. Bardzo, bardzo to doceniam, bo jeżeli po prostu to wezmę, wiem, że ten sprzęt jest naładowany. Więc jak widzicie, ja mam dziwne hobby polegające na zbieraniu, na testowaniu, na porównywaniu chińskich konsolek. To już kolejny film tego typu. A jeżeli i wy macie swoje dziwne hobby, które być może chcielibyście ukryć przed światem, jeżeli nie chcecie pokazywać innym, co zamawiacie i gdzie, no to polecam wam takie rozwiązanie jak NordVPN, bo NordVPN jest partnerem dzisiejszego odcinka. NordVPN to jest rozwiązanie, dzięki któremu w internecie unikniecie zagrożeń, cenzury, no i nadzoru. Do czego ja używam tego rozwiązania? Podam wam kilka przykładów. Na przykład, jeżeli włączę VPN i połączę się poprzez niego, zyskuje często dużo lepsze ceny, czy na loty, czy na ofertę hoteli, bo te strony działają tak, że nowym użytkownikom, którzy dopiero co wchodzą, sugerują ceny niższe. A jeżeli byłeś na tej stronie, nawet nie wiem, pół minuty wcześniej, ale połączysz się ponownie przez VPN, no to po prostu dostaniesz bardzo często niższą cenę. Nie. A dodatkowo macie taką możliwość, że możecie sobie wirtualnie podróżować po świecie. I ja wiem, że wiele osób powie wam, że korzysta z tego na przykład, żeby odblokować sobie możliwości streamingu jakichś serwisów VOD, bo wiadomo, że ta oferta w różnych krajach jest inna i to, co jest w Polsce, za granicą nie musi być, albo odwrotnie. Tu możecie sobie mieć wszystko po prostu będąc w domu, ale podpowiem wam fajną opcję, bo jeżeli połączycie się poprzez serwery albańskie albo mołdawskie, zobaczycie w internecie dużo mniej reklam, bo po prostu w tych krajach oferta reklamowa jest znacznie mniejsza. Jest to ciekawe doświadczenie, bo jak wiemy, w Polsce te strony potrafią być dosyć mocno zawalone reklamami, a tutaj bez żadnego adblocka możecie tych reklam widzieć dużo, dużo mniej. Tak więc zachęcam was do sprawdzenia NordVPN, tym bardziej, że mamy dla was kod, dzięki któremu zaoszczędzicie. Kod to jest o technologii. Z nim zyskacie dodatkowe 4 miesiące korzystania z NordVPN za darmo, więc możecie sobie zaoszczędzić. A jeżeli coś wam nie będzie pasowało, macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Tak więc zachęcam i zapraszam. Wejdźcie na nordvpn.com/o-technologii. Więcej szczegółów znajdziecie zarówno w opisie tego filmu, jak i w pierwszym przypiętym komentarzu. Także klikajcie i oszczędzajcie razem z nami. Dobrze, więc czas w końcu na drugie urządzenie, na nowsze urządzenie, które jeszcze na naszym kanale nie gościło. I to jest Unbernic RG35XX. W wersji z plusem. Ja wiem, ta nazwa jest trudna, jest mało intuicyjna,
ale Unbernicker G35XX był też hitem ubiegłego roku. Natomiast miał on kilka braków, nie był jakąś taką super konsolką. Jego zaletą było to, że był dostępny i że był trochę tańszy. Natomiast ta nowsza wersja z plusem to jest petarda, tu jest tak dużo usprawnień, że właściwie dostaliśmy zupełnie nowy sprzęt, chociaż na pierwszy rzut oka te urządzenia wyglądają identycznie, ale ta wersja z plusem to naprawdę całkowicie inna platforma. Zacznijmy od samych możliwości, czyli od po prostu wydajności. Tutaj mamy 1 GB RAMu, a tutaj w tym Miumini, który i tak wszystko praktycznie odpalał, mieliśmy 128 MB. A co więcej, mamy tutaj układ graficzny, GPU. W poprzednich tych konsolach GPU w ogóle nie było, więc to jest samo w sobie dosyć zabawne. Sprzęt też jest bardzo dobrze wyposażony, między innymi z tego względu, że mamy dwa sloty na kartę microSD. Na jednej możemy trzymać system, na drugiej ROMy gier. Czyli możemy sobie wyjąć tę kartę z ROMami, dołożyć tam kilka ROMów, jeżeli chcemy wrzucić, bez konieczności jakiegoś tam ponownej konfiguracji tego systemu i tak dalej. Na dole ładowanie USB-C oraz mini jack, czyli wyjście audio, ale na górze wyjście HDMI, czyli możemy ten sprzęt podłączyć do telewizora, do monitora jakiegoś i tak dalej i po prostu zrobić z tego konsolę taką niemalże stacjonarną. I co więcej, mamy tutaj też wbudowane Wi-Fi, ale także wbudowane Bluetooth, więc jeżeli podłączycie to do monitora albo do telewizora, możecie też bezprzewodowo podpiąć do tego pada i grać po prostu na padzie w te gry, tak jakby to była jakaś taka konsola typu właśnie, nie wiem, PlayStation 1 czy coś takiego pod waszym telewizorem. No, tych możliwości jest tutaj bardzo dużo. Ponadto sprzęt jest świetnie wykonany, tutaj ta jakość plastiku jest bardzo dobra, on jest taki chropowaty, ale co więcej, te przyciski są naprawdę świetne. Wszystkie są trochę sztywniejsze niż w Miu. Wszystkie trochę chodzą z większym oporem, ale moim zdaniem to jest jednak zaleta, bo na przykład łatwiej wbija się jakieś, nie wiem, kombosy w Tony Hawku, łatwiej wbija się jakieś skosy i tak dalej. To wszystko jest niesamowicie precyzyjne. Z usprawnień tylne przyciski zostały troszkę przeprojektowane. Tutaj widzicie być może teraz taki skok. One są ustawione tak pod kątem, więc jeżeli te konsole trzymamy, łatwiej możemy po prostu wyczuć, czy naciskamy środkowy, czy zewnętrzny. Konsolka jest tak odrobinkę tylko większa od tego Miu Mini. Nadal jest to fajny maluszek, nadal jest to bardzo przenośny sprzęt. No właśnie, zacząłem mówić trochę o mocy obliczeniowej tego urządzenia, ale jak to działa w praktyce? No otóż widać różnicę. No bo kiedy rok temu takim topem możliwości było PlayStation 1, to tu możemy pójść dalej. Mamy tu na przykład Dreamcasta. Niektóre gry, nie wszystkie będą działać dobrze, ale te prostsze działają naprawdę fajnie. A co więcej, mamy nawet gry z Nintendo DS, które też działają. Też nie wszystkie, ale testowałem kilka i akurat na przykład w Mario Karcie wszystko działa bardzo dobrze. I teraz zapytacie, jak grać na jednym ekranie w gry z DS-a, skoro DS, jak sama nazwa wskazuje, miał dwa ekrany. No więc tu w oprogramowaniu jest fajny taki myk, że możemy albo włączyć jeden ekran pod drugim, albo dwa obok siebie, albo po prostu przyciskiem przełączać się z jednego na drugi, że jeden jest wyświetlony na pełnym ekranie, albo możemy się przełączyć na drugi. Co więcej, mamy nawet prostą opcję, żeby symulować rysik na tym dolnym ekranie, bo on był dotykowy w DS-ie. Też można to sobie łatwo bardzo ogarnąć. Ale co jest jeszcze fajnego w kwestii wydajności? Bo jeżeli skupimy się na tych systemach starszych i prostszych do emulacji, na przykład PlayStation 1, no to możemy wymusić tam renderowanie grafiki w wyższej jakości niż natywne PlayStation 1. No i rzeczywiście, jak sobie to odpalicie w PlayStation 1, naprawdę, fonty na przykład są ostrzejsze, wszystkie napisy i tak dalej. Ogólnie lepiej wygląda po prostu ta grafika, nie jest aż tak postrzępiona. Chociaż pamiętajcie, że to oczywiście nie podbije wam tekstur, jakości tekstur, ale mimo wszystko grafika renderowana do wyższej rozdzielczości niż natywnie naprawdę wygląda, zwłaszcza na takim małym 3,5-calowym ekranie, dużo, dużo fajniej. Niestety wraz z wielkimi możliwościami idzie też wyższa cena. Unbernicker RG35XX z plusem, beznadziejna nazwa, kosztuje około 340 zł w takiej regularnej sprzedaży, ale na pewno znajdzie się promocje. Te promocje pojawiają się bardzo często, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące i wtedy bez problemu znajdziecie ceny rzędu 280 zł na moment nagrywania tego filmu, więc za chwilę pewnie będzie jeszcze trochę taniej. Także jak poszukacie, możecie mieć ten sprzęt w cenie tak naprawdę tego, przy czym ten da wam dużo więcej zabawy, bo możemy tu emulować więcej systemów. Minusy niestety też są, jako że jest to zupełnie nowa platforma na nowym sprzęcie, na nowych podzespołach i tak dalej. Niestety nie działa tutaj oprogramowanie, które społeczność stworzyła na poprzednika tej konsoli, czyli system Garlic OS. Te nazwy też są dosyć zabawne.
już trwają prace nad tym, żeby Garlika OS w wersji 2.0 po prostu wypuścić na to urządzenie. Na razie w momencie nagrywania jest dostępna beta, w której wiele funkcji jeszcze nie działa, więc ja jej nie instalowałem. Natomiast to oprogramowanie natywne, które przychodzi z tą konsolką, kiedy kupimy ją z Chin, ono jest też potężne. To wszystko działa na Linuxie, tak jak mówiłem, i na RetroArchu. Ten RetroArch ma mnóstwo naprawdę możliwości konfiguracji. Jeżeli korzystaliście z tego RetroArcha, to wiecie, że no, jest to takie kaskadowe menu, tych ustawień jest bardzo dużo i też niestety łatwo jest się trochę tam pogubić i trochę namieszać. Niekiedy też zepsuć jakiś emulator, na przykład jeżeli coś tam przestawicie, więc te opcje zakopane są raczej dla osób, które wiedzą, co robią. Z takich alternatywnych systemów, które już są i które fajnie działają, jest coś takiego jak Min UI. On jest bardzo prosty, ale w sumie mam wszystko to, czego potrzeba. Spróbowałem, tutaj na przybitce być może widzicie, jak to działa. Też fajny system, ogólnie dla osób, które potrzebują trochę mniej rzeczy, naprawdę polecam. Jeszcze z takich wad, o których można wspomnieć, które być może trochę psują pierwsze wrażenie z tej konsoli, to jest to, jak ten system wygląda, kiedy wyjmiecie go z pudełka. To jest taka chińska myśl techniczna, będzie to jakaś brzydka tapeta, brzydkie ikonki. No widać, że nie są to esteci. Ale na szczęście w ustawieniach możecie sobie zmienić i tapetę, i ikonki. Ja akurat ustawiłem czarną tapetę, ikonki takie bardziej z kolei neutralne. Da się jakoś przekształcić to wszystko, żeby to w miarę wyglądało nawet na tym natywnym systemie. No i na koniec trzecie urządzenie, czyli R36S. Wzięło mnie totalnie z zaskoczenia, bo powiem Wam, że ja śledzę ten rynek chińskich konsolek, oglądam różnych youtuberów, którzy testują nowe urządzenia. Tego jest naprawdę mnóstwo, tak jak mówiłem. No i ten R36S zaczął się pojawiać jako takie największe zaskoczenie. Dużo ludzi mówiło, że wow, że w tej cenie jest to sprzęt, który naprawdę daje radę. Ale wszędzie pojawiał się ten kontekst ceny, że to jest tanie, przede wszystkim tanie, więc spodziewałem się, że to będzie po prostu beznadziejne. Bo za ile kupiliśmy ten sprzęt? Za 135 zł. Regularna cena to 180 zł, ale promocji jest bardzo dużo i za to około 130-140 zł na pewno go znajdziecie. I w tej cenie okazuje się, że mamy kawał naprawdę zaawansowanego sprzętu. Bo może zacznę od tego, co jest nie tak. Rzeczywiście sprzęt jest na maksa plastikowy, jest bardzo chamsko wykonany. Chociaż co prawda ma dobry ekran, chyba nawet najlepszy ekran z całej tej trójki. I to jest zaskakujące. Ale te przyciski, no tragedia. Naprawdę, działa to bardzo źle. Większość tych przycisków, zwłaszcza tylnych, słyszycie? To jest taki klik jak w myszce. Taki przełącznik zero-jedynkowy zupełnie, bez żadnych podkładek i tak dalej. Podam Wam przykład, kiedy ten sprzęt wyjąłem z pudełka, okazało się, że w krzyżaku nie działają po prostu skosy. No i myślałem, że po prostu nie będę dał rady grać na tym sprzęcie, na przykład we wspomnianego tu już wielokrotnie tonego Hołka. I co się okazało? Poszukałem, poszperałem, okazało się, że można tę konsolę rozkręcić. Jest to bardzo łatwe, bo to tylko cztery śrubki. I w środku jest jedna śrubka, która ten krzyżak przytrzymuje. Jeżeli obrócicie ją o półtorej obrotu, to wtedy luzujecie trochę to napięcie. No i wtedy rzeczywiście te skosy zaczynają działać. Więc to pokazuje, z jakiego typu sprzętem mamy tutaj do czynienia. To jest już takie naprawdę druciarstwo zaawansowane. Tu jest takie cięcie kosztów, że już chyba bardziej się nie da. Tu w ogóle jest taki myk, że ten środkowy przycisk nie jest chyba fizycznie podłączony do płyty głównej. On miał odpowiadać z menu, a tak naprawdę nie robi nic. No ale już widzicie, o co chodzi w tej konsoli. Mamy tutaj dwa wbudowane analogi. Przez to ta konsolka jest trochę większa, widzicie, od Unbernika. Już zauważalnie większa od Miu Mini. Natomiast te wbudowane analogi pozwalają nam grać w bardziej zaawansowane gry na bardziej zaawansowanych systemach. I tu dochodzimy do sedna tego całego przedsięwzięcia, bo ta konsola w swojej cenie ma genialne możliwości. Mamy tutaj niesamowicie, jak na ten sprzęt, mocne podzespoły. No i to udowadniają też systemy, jakie można tu emulować, bo tak jak mówiłem, możliwości nie kończą się na PlayStation 1, ale mamy też właśnie Dreamcasta, mamy na przykład wbudowane też PlayStation Portable, no i to już sprawia, że naprawdę można sobie poszaleć. Jak to działa w praktyce? Najbardziej wymagające systemy, a takim chyba najtrudniejszym do emulacji, najbardziej zasobożernym jest PlayStation Portable, czyli PSP. Działa to jako tako. W takich grach prostszych rzeczywiście możemy sobie pograć, ale w tych bardziej wymagających, na przykład God of War, Ghost of Sparta, jedna z najlepszych gier na ten system, działa to, no już tak sobie, to klatkuje, to jest takie moim zdaniem w sumie niegrywalne, bo to jest 10-15 FPS-ów, ale w prostszych grach na pewno sobie pogracie i wcale nie muszą to być gry 2D, bo na 3D
też ten sprzęt daje radę, wyrabia. Ja na przykład grałem w GTA Vice City Stories i też w porządku możemy sobie na tym sprzęcie grać. Tym bardziej, że mamy te analogi, więc nie trzeba nawet podłączać zewnętrznego pada. Ten sprzęt jako jedyny nie działa na RetroArch'u, tylko na Emulation Station. No to jest trochę inne podejście. Z fajnych rzeczy mamy tutaj ładne menu, naprawdę ładnie to wygląda. Zobaczcie, że te systemy możliwe do emulacji są tak bardzo ładnie ilustrowane grafikami. Jak to działa w praktyce? No właśnie, ten system nie jest jakiś taki super rozbudowany, brakuje tutaj wielu opcji. Brakuje tego przyspieszania na przykład, z save'ami, tymi zapisami gier też nie jest aż tak fajnie jak na poprzednich konsolach. Oczywiście da się grać po wyjęciu z pudełka bez grzebania w tym systemie, na pewno poradzicie sobie, bo takie wszystkie niezbędne rzeczy są. Więc mogę polecić ten sprzęt, mogę naprawdę polecić ten sprzęt, natomiast nie spodziewajcie się też tutaj jakiejś wielkiej społeczności wokół tego urządzenia. Na razie nie ma tu jakichś zaawansowanych, fajnych, alternatywnych systemów, które można byłoby zdecydowanie polecić, więc jesteście raczej zostawieni z tym, co przygotował Wam sam producent. Natomiast takich największych wad, no to jednak powiedziałbym, że to jest ta jakość wykonania. No, z tego względu trudno mi polecić ten sprzęt osobom, które będą chciały jakoś się wkręcić w to i tak dalej. Zdecydowanie lepiej kupić tego typu urządzenia. No ale w kategorii cena-jakość to jest po prostu zamieć. Nic się do tego nie zbliża. Więc już tak podsumowując na sam koniec, może powiedzmy, czy w ogóle warto kupić taki sprzęt. No i powiem Wam, że warto. Bo naprawdę tych nieodkrytych gier są setki, jeżeli nie tysiące. Wejdźcie sobie nawet na jakieś agregatory ocen gier i tak dalej. Zobaczcie, ile jest fantastycznych tytułów ze średnimi ocen 90, 95%, 97% właśnie z tych starych systemów, na przykład z Game Boy Advance. Ile tam się kryje perełek. Ja na przykład tego Game Boya nigdy nie miałem za dzieciaka. Teraz mam dostęp do tych gier, no i mogę sobie je ponadrabiać. Powiem Wam, że ograłem kilka Zeld, przeszedłem tych starszych Zeld. No mega to jest, naprawdę mega, bardzo fajna odskocznia od tych najnowszych tytułów, które są z kolei rozdmuchane do granic możliwości. Mam trochę przesyt tego wszystkiego. Więc jeżeli, nie wiem, czy wychowaliście się na Pokémonach, czy właśnie na jakiejś Zeldzie, czy na Mario, na tych starych tytułach, szczególnie z Nintendo, czy nawet z PlayStation 1, tam też jest dużo marek bardzo fajnych, no to ten sprzęt da Wam kupę rozrywki. Oczywiście dochodzi też ta kwestia moralna, tak? Czy chcecie grać w te gry, które pan Chińczyk dostarcza Wam bez żadnej licencji, bo zakładam, że tej licencji jednak pan Chińczyk z jakiegoś powodu nie ma. Ale jeżeli, czy przymkniecie na to oko, czy jeżeli sami załatwicie sobie legalne romy, no to po prostu polecam taki sprzęt. A który konkretnie? Powiem Wam, że nadal serduszko bije mi do tego Miu Mini z plusem, jako że ma on najlepszy system po prostu. Genialne wsparcie społeczności, ma też bardzo fajne przyciski. No, ten sprzęt jest też najmniejszy, on jest taki najbardziej kieszonkowy, przez to wydaje mi się po prostu najfajniejszy. Bardzo lubię trzymać go w rękach, bardzo lubię do niego wracać. Te przyciski też bardzo fajnie tutaj chodzą. No, jest w tym sprzęcie coś takiego, co naprawdę kradnie serduszko. Natomiast wiecie, ten sprzęt zestarzał się już troszkę pod kątem możliwości, bo ten rok pokazuje, że można mieć w tej formie dużo większą wydajność. No i z tego tytułu wydaje mi się, że najlepszym wyborem będzie na ten moment Unbernic RG35XX z plusem. Minusem na razie jest, tak jak mówiłem, oprogramowanie, ale już ta społeczność działa, już pracuje nad systemem GarlicOS 2.0, więc to kwestia czasu, zanim ten sprzęt stanie się dużo, dużo lepszy, bo kiedy tylko ten system wyjdzie, no to zyskamy tak naprawdę wszystkie te fajne możliwości, co mieliśmy też na Mini. Z kolei dla osób, które mają bardzo napięty budżet albo po prostu szukają jak najtańszego rozwiązania, bo nie wiedzą, czy się w to wkręcą, czy to jest fajne, albo może szukają prezentu dla jakiegoś, nie wiem, dziecka i nie chcą wydawać kupy kasy, boją się na przykład, że ten sprzęt zaraz spadnie, zniszczy się, cokolwiek. R36S jest też świetnym wyborem, bo nic do niego się nie zbliża pod kątem relacji ceny do jakości. No mówię, za 135 zł takie urządzenie to jest po prostu, to jest nierealne i to jeszcze wliczona jest w to wysyłka z Chin, więc nie mam bladego pojęcia, jakim cudem udało się to urządzenie stworzyć. To już było wszystko na dzisiaj. Jeżeli obejrzeliście ten odcinek do końca, dajcie znać w komentarzach, którą z tych konsolek kupilibyście. Czy może kupiliście taką konsolę w ubiegłym roku i czy używacie jej rzeczywiście? Jeżeli tak, to dajcie znać. Napiszcie też, jakie gry przeszliście i jakie chcielibyście przejść. Na koniec nasze klasyczne badanie statystyczne. Napiszcie proszę w komentarzu hasło chiński Game Boy. Ja wtedy będę wiedział, że ten odcinek obejrzeliście do końca. Także dzięki za Waszą uwagę. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, komentarz. No i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale o technologii.